Panie, kup pan za 50 groszy, albo co tam, zejdę już, moja strata. Może być 20 groszy. Siemanko, pora na kolejną porcję bazarowych bezeceństw. Sponsorem dzisiejszego materiału jest niemiecki market typu mydło i powidło, w którym kupiłem za niecałe 2 euraki figurkę z Gears of War. Albo raczej Wars of Gear, bo jak widać z pewnością nie jest to oryginalny, licencjonowany produkt. Jakich dostarczy mi doznań? Przekonajmy się. Departament 33. Ciekawe, co oznacza ta tajemnicza nazwa. Brzmi jak miano wojskowej komórki do spraw tajnych i tajniejszych. Jeśli ktoś nie jest obeznany z marką Gears of War, w co raczej wątpię, śpieszę z wyjaśnieniem, że jest to taka seria gier, w której szczela się i chowa za murkami. I tak przez cały czas. Ludzik w blistrze przedstawia głównego bohatera pierwszych 3 części, Markusa Fenixa. Z uwagi na charakter produktu nazwę go Marek Fnieex. Z tyłu mamy kolejny wielki napis i ojejku, jejku, listę pozostałych figurek w serii. Szkoda tylko, że one tak na pewno nie wyglądają, bo o ile się nie mylę, zapodano tutaj zdjęcia figurek Gears of War od NECA. No bo dlaczego nie? Oczywiście, żeby ktoś całkowitym przypadkiem nie zwietrzył chytrego podstępu, postacią zmieniono imiona. I tak Markus Fenix to Manny Z, Ania Straut zmieniła personalia na Nine Strong, subtelne, Damon Baird to Chris Baird i tak dalej. Jak widać, bohaterowie trybu wojny muszą się teraz z jakiegoś powodu ukrywać przed światem, zarówno zmieniając personalia, jak i przechodząc poważne operacje plastyczne. Pora przyjrzeć się efektowi takiej operacji. Wyjmijmy z pudełka Marka Fenixa, to znaczy Manego Z, i przyjrzyjmy mu się dokładniej. Proporcje ludzika są takie mocno kartoflowate. Faktem jest, że postacie z Gearsów mają taką trochę przesadzistą sylwetkę, typu głowa jak orzeszek osadzona na męsko rozdętej klacie, ale w wypadku Marka Fenixa jest to tym bardziej widoczne, bo figurka jest dosyć mała. Jeśli myślicie, że wydarzałem ją przed recenzją w błocie, wyjaśniam, iż otóż nie. Tak prezentuje się malowanie tego cuda, ale o tym za chwilę. Ludzik ma całe 5 punktów artykulacji, więc jest to ruchomość w stylu retro. Jeśli projektanci chcieli złapać na to fanów oldschoolu, no to na pewno nie takich ze zmysłem powonienia. Tworzywo, z którego odlano tego jegomościa, jest gumowate i śmierdzi tanim plastikiem. Takim gumowym odorem, jaki znamy ze sklepów wszystko po 2 złote. Ramiona niby są osadzone na kulkach, ale działają tylko jako stawy zawiasowe. Za to można odczepić pas, prezentując tym samym dość krępujący efekt postrzału w krocze. Perfekcja wykonania, podkreślenia detali wręcz zapiera dech w piersiach. Niezwykle subtelnie podkreślono zmęczone widokiem wojny oczy oraz ślady brudu na twarzy. Bardzo realistyczne. Z drugiej strony producenci figurki muszą być najwyraźniej minimalistami z zamiłowania, stąd niepomalowane włosy. No bo po co? Przecież każdy może sobie pokolorować markerem jak tylko będzie chciał, na jaki tylko chce kolor. Zwróćmy też uwagę na subtelny drybrush oraz kolejny dowód, jak wojna wykończyła marka Fenixa. Tak długo nie ściągał rękawic ochronnych, że te zrosły się z jego skórą, na dodatek przybierając jej odcień. Godna pochwały dbałość o detale. Żołnierz bez swojej broni jest jak gacie bez gumki i mina mu prędko opada, zupełnie jak wspomniana część garderoby. Marek dostał zatem w ramach akcesorium swojego wiernego Lancera, kultowy karabin z piłą łańcuchową, będący w zasadzie ikoną Gears of War. I wszystko by było cacy, gdyby nie to, że dzielny wojak nie może go w ogóle chwycić. Dłoń jest specjalnie wyprofilowana pod trzymanie broni palnej, ale nie daje odpowiedniego chwytu, a przestrzeń przed spustem jest za mała, żeby wszedł w nią palec. Marek może co najwyżej chwycić karabin jak pałkę i obijać potwory szarańczy po wrażych łbach. Cóż, na bezrybiu i bagnet ryba. W zestawie mamy też plecak, który montuje się w otworze na plecach, jednak odpada on dosłownie od chuchnięcia. Więc w razie ciężkiej marszruty Marek zapewne prędko zgubi swoje żelazne racje, saperkę, śpiwór, Nintendo DS-a oraz ciepłe skarpety na zmianę. Figurka nie nadaje się do niczego i jest w sumie mało śmiechowa jak na podróbę. Zabrak jakiejkolwiek satysfakcji i sprut, jaki roztacza, zostaje przeze mnie skazana na ścięcie. Mimo to walczył dzielnie, więc zostanie pochowany z honorami. To by było na tyle, moi drodzy. Dziękuję za wysłuchanie. Bywajcie. Mam pogrzeb do załatwienia.